Ach, więc to ty jesteś tą morą, o której mówili mi moi generałowie. Witam was, mory, bardzo serdecznie. Ja jestem Gromczak i dzisiaj mam dla was kilka modów do różnych części Gothica, które bardzo fajnie poprawiają wygląd NPC-ów i mogą być też dobrym uzupełnieniem dla większości innych modów graficznych. Każda z części Gothica ma sporo różnych modów graficznych, jest więc z czego wybierać i każdy może wgrać sobie nowe tekstury wedle własnych upodobań. Niestety jednak owe teksturpaki najczęściej zmieniają tylko wygląd świata i nie ruszają pozostałych elementów gry. W takich sytuacjach, żeby poprawić sobie inne rzeczy, jak właśnie wygląd broni czy NPC-ów, trzeba dodatkowo posiłkować się innymi pluginami albo instalować mody typu All-in-One, które oprócz zmian w grafice dodają też inne elementy dotyczące mechaniki czy ogólnego gameplayu, a te nie zawsze są tym, czego oczekujemy od gry. Dlatego też dzisiaj zaproponuję wam kilka moim zdaniem ciekawych modów do Gothica 1, 2 i 3, które bardzo fajnie poprawiają wygląd postaci lub ich ubiorów i jednocześnie będą fajnym uzupełnieniem innych popularnych modów, szczególnie tych graficznych, bądź dobrze sprawdzą się jako samodzielne poprawki do gry. Także nie przedłużając zbędnie, lecimy po kolei z modami, zaczynając od tych do Gothica 1. Jeżeli chodzi o Gothica 1, to uważam, że są 4 mody, którymi warto się zainteresować, niezależnie od tego, czy gracie z nowymi teksturami, czy bez nich. Zaczniemy sobie od dwóch, które zmieniają wygląd twarzy NPC-ów. Będą to Gothic Quality Faces w nawiasie Gothic 1 oraz Human Head Remaster by ArtStaff. Oczywiście modów na wygląd twarzy NPC-ów i ogólnie na wygląd NPC-ów jest o wiele więcej, lub ten efekt jest już zawarty w modach typu All-in-One, na przykład takich w pełni remasteryzujących grę. Niemniej uważam, że te dwa, o których dzisiaj opowiem, dają najlepsze moim zdaniem efekty wizualne. Oba mody oczywiście robią to samo, także wybieracie ten, który wam bardziej odpowiada. Gothic Quality Faces podmienia twarze wszystkich NPC-ów w grze na nowe o znacznie lepszej jakości. Modyfikacja dodaje aż 170 nowych tekstur, dzięki czemu postacie nie tylko mają lepszy wygląd, ale też nieznacznie będą się od siebie różniły. Nawet jeżeli dana postać korzysta z tego samego modelu twarzy, to jedna będzie miała małą bliznę na przykład, inna coś na kształt zmarszczek, a jeszcze inna delikatnie zmieniony zarost. I takich małych różnic będzie cała masa, choć na pierwszy rzut oka one tak dobrze nie będą widoczne. Co do moda Human Head Remaster od ArtStaffa, to modyfikacja nadaje twarzom postaci trochę bardziej realistyczny wygląd. Twarze będą zdecydowanie bardziej wyraźne, widać na nich więcej szczegółów, ale jednocześnie może to sprawiać wrażenie, że są one wręcz trochę sztuczne. Ta modyfikacja została przede wszystkim stworzona do działania wraz z teksturpakiem od tego samego autora, Gothic Texture Mix od ArtStaffa, który osobiście zresztą uważam za jeden z lepszych modów graficznych w Gothicu 1. Także gorąco ten plugin polecam. Muszę jednak zwrócić uwagę na jedną wadę obu modów. Jeżeli gracie wraz z aplikacją D3D11 Renderer, czyli popularnym DirectX-em 11, to bardzo często te twarze postaci będą się dziwnie świeciły, co może finalnie spowodować, że dla niektórych osób te twarze będą wyglądały nawet gorzej niż w oryginale. Niemniej jednak można sobie z tym poradzić, dostosowując ustawienia aplikacji DirectX czy też ustawienia samej gry. Co do pozostałych dwóch modów do jedynki, o których chcę powiedzieć, to dotyczą one wyglądu ogólnych tekstur gry i wyposażenia, z którego będziemy mogli korzystać, czyli pancerzy i broni. Pierwszy z nich to Gothic Armor and Weapon Reborn, który, jak sama nazwa moda wskazuje, podmienia wygląd pancerzy i broni na nowe. Co prawda nie wszystkie tekstury w tym modzie są dokładnie takie same jak w oryginale, niemniej większość z nich jest z wyglądem zbliżona, a przede wszystkim sam mod zachowuje ten klimat oryginału. Także jeżeli zależy wam na zachowaniu tego oryginalnego stylu pancerzy, ich wyglądu, to ta modyfikacja na pewno wam tego nie zaburzy. Kolejny mod to Esrgan Upscale Project. Ten z kolei poprawia ogólny wygląd wszystkich tekstur poprzez podniesienie ich rozdzielczości za pomocą sztucznej inteligencji, w pełni zachowując ich oryginalny wygląd. Rozdzielczość wszystkich tekstur w grze została podniesiona aż 4-krotnie, także każdy element w grze będzie wyglądał lepiej już na pierwszy rzut oka. Co ważne, modyfikacja nie wprowadza żadnych przedmiotów, budowli ani nic z tych rzeczy, to po prostu poprawiona rozdzielczość, poprawiony wygląd oryginalnie występujących tekstur gry. Najważniejszym aspektem wszystkich 4 modów, o których teraz
wspomniałem do Gothica 1, to fakt, że można ich używać zarówno jako samodzielne mody, jak również jako uzupełnienie innych pluginów graficznych. Także są uniwersalne w każdej sytuacji. Jeżeli chodzi o mnie, to wśród tych modów do jedynki osobiście polecam wgrać sobie modyfikację właśnie Ezergun Upscale Project, jako że po prostu polepsza wygląd oryginalnych tekstur gry i niczego więcej nie dodaje, niczego nie zmienia. Także świetnie sprawdzi się w każdej rozgrywce. Zaś co do twarzy NPC-ów, to w tym przypadku będzie to zależało od tego, z jakimi modami gracie. Jeżeli korzystacie z modów graficznych, w szczególności z modyfikacji Gothic Texture Mix od ArtStaffa, to wtedy zdecydowanie polecam użyć Human Head Remaster, bo ta modyfikacja została właśnie stworzona do współgrania z tą paczką tekstur. W innych przypadkach wybrałbym jednak Gothic Quality Faces, gdyż są to bardziej takie uniwersalne, neutralne tekstury pasujące do większości modów. Gothic 1 za nami, to teraz czas na Gothica 2. I w tym przypadku również zaproponuję Wam 4 mody, aczkolwiek aż 3 z nich będą dotyczyły wyglądu twarzy, także znów wybieracie tylko jeden, który według Was będzie najlepszy. Jeśli chodzi o tych NPC-ów, to proponuję modyfikację New Heads, HD NPC Faces lub Gothic Quality Faces for Night of the Raven. Modyfikacja New Heads to w większości zbiór twarzy z innych modów, takich jak Gold Remaster, ale w poprawionej jakości i o wiele bardziej wyostrzonych. Ta modyfikacja idealnie sprawdzi się jako uzupełnienie wspomnianego Gold Remastera, a także modów z serii Elhiver, Liver czy jakkolwiek to się wymawia. Modyfikacja HD NPC Faces to z kolei podmiana twarzy NPC-ów na nowe o bardziej fotorealistycznym wyglądzie. Te modele zostały stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji i programu Photoshop. Może klimatem nie są one za bardzo zbliżone do oryginału, ale naprawdę dobrze wyglądają i moim zdaniem pasują do gry. HD NPC Faces świetnie uzupełni najbardziej hardkorowe mody graficzne pokroju paczka Max Hot Megapack czy Liver 2.0 oraz fajnie sprawdzi się z mniejszymi modami typu najnowsza wersja Gothic 2 Graphics Overhaul od Wurta. Gothic Quality Faces to z kolei najbardziej uniwersalny mod, któremu wyglądem najbliżej do oryginału. To ta sama wersja moda, którą wcześniej opowiedziałem do Gothica 1 i również dodaje aż 170 różnych nowych modeli twarzy. Zmiany w przypadku Gothica 2 są dokładnie takie same jak w Gothicu 1. Co istotne jednak w przypadku tego moda, to jest on dostępny w dwóch wersjach. Klasycznej, czyli z zachowaniem pełnego oryginalnego wyglądu twarzy, jak również dla wersji z zainstalowanym DirectX-em 11. Także tutaj znowu każdy znajdzie coś dla siebie. Jako ciekawostkę dodam też, że modyfikacja Gothic Quality Faces jest również dostępna w wariantach dla modów New Balance, a także modyfikacji Odyseja. Ostatnim dodatkiem do Gothica 2, którym warto się zainteresować, jest Gothic 2 Weapon and Armor Rework. Ten mod zmienia wygląd wszystkich broni w grze oraz prawie wszystkich pancerzy. Zdecydowana większość elementów ma ten sam wygląd, ale w znacznie lepszej jakości, chociaż znajdują się też przedmioty o trochę zmienionym stylu. Lepszą szczegółowość i dopracowanie szczególnie dobrze widać na przykładzie pancerzy. Nie trzeba im się nawet specjalnie przyglądać, żeby zobaczyć, że każdy z nich po prostu wygląda lepiej, jest bardziej dopracowany. A co do zmienionego wyglądu tych pojedynczych egzemplarzy, to też one nie odbiegają zbytnio od tego oryginalnego stylu. Jest on bardzo podobny, a w większości przypadków to po prostu troszeczkę zmieniona kolorystyka. Nic wielkiego i przede wszystkim nic, co by odbiegało wyglądem od tego, co znamy z innych gier z serii Gothic czy najpopularniejszych modów. Podobnie jak przy modach do Gothica 1, wszystkich czterech można użyć jako samodzielne dodatki lub jako uzupełnienie innych popularnych modów graficznych. Oczywiście o ile te na to pozwalają, bo są też takie, które wprowadzają dokładnie te same zmiany i te zmiany będą się wzajemnie gryzły. Jeżeli chodzi o mnie, to do dwójki szczególnie polecam modyfikację Gothic 2 Weapon and Armor Rework, bo moim zdaniem te nowe tekstury wyglądają naprawdę świetnie, super się wpasowują w cały ten świat i klimat Gothica 2. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd twarzy, to w tym przypadku zdecydowałbym się konkretnie na modyfikację Gothic Quality Faces, jako że efekty tego moda moim zdaniem dodają najbardziej neutralne zmiany, są najbliższe tym oryginalnym teksturom, a jednocześnie jakość jest bardzo dobra. Jedynka i dwójka za nami, to na koniec Gothic 3. W tym przypadku mam dla Was tylko jedną propozycję. Gothic 3 Better Faces autorstwa Red Matixa. Jak sama nazwa moda wskazuje, zmienia on tekstury twarzy wszystkich NPC-ów w grze na nowe o znacznie lepszej jakości. Co prawda w modpacku mamy już podobne mody na wygląd głowy bohatera czy nowe twarze z modyfikacji Content Mod, jednakże Gothic 3 Better Faces to modyfikacja o znacznie lepszej jakości niż to, co jest dostępne w modpacku, a to w efekcie nadaje grze jeszcze lepszego wyglądu. Zresztą modyfikacja
aplikacja jest autorstwa Redmatixa, a jeżeli mieliście już okazję zobaczyć jego texture pack do Gothica 3, czyli Retextured Final, to już wiecie, że efekty końcowe moda są naprawdę dobre. Wszystkie twarze NPC-ów są w znacznie lepszej jakości. Mają o wiele więcej widocznych szczegółów, jak zmarszczki, czy jakość zarostu, kolor oczu itd. Krótko mówiąc, to bardzo dobrej jakości tekstury dla NPC-ów. W przeciwieństwie do Content Moda, plugin Redmatixa nie stara się upodobnić NPC-ów do ich wyglądu z poprzednich części Gothica. Mamy zachowane to, co było w oryginale, tylko w dużo wyższej rozdzielczości. I powiem szczerze, różnice są widoczne od razu i robią bardzo pozytywne wrażenie. Warto jednak wspomnieć, że ze względu na zmiany, jakie mod wprowadza, to pierwotnie nie był on kompatybilny z Content Modem. Ale na szczęście dzisiaj dostępny jest w dwóch wersjach. Oryginalnej, czyli pełnej, i alternatywnej, która nie gryzie się z Content Modem. Pełna wersja moda zatem świetnie sprawdzi się do gry bez żadnych modów, czy tylko z nowymi teksturami, czy modyfikacją LCTM, zaś wersja alternatywna pozwoli łączyć pluginy Redmatixa z Content Modem, jak również z pełną zawartością całego modpacka. Jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie polecam wgrać sobie Gothic 3 Better Faces, niezależnie od tego, czy gracie z modyfikacją LCTM, z modpackiem, czy w ogóle bez modów, bo ten plugin jest naprawdę dobrej jakości, zachowuje oryginalny klimat, także dobrze sprawdzi się i dla fanów modów, i dla purystów, to jest po prostu modyfikacja na każdą okazję. I to tyle, jeżeli chodzi o proponowane przeze mnie uniwersalne mody na każdą okazję, których można zarówno używać jako uzupełnienie innych modów, czy jako samodzielne ulepszenia. A skąd je wszystkie pobrać? Linki do poszczególnych pluginów macie w opisie tego filmu. Co do ich instalacji, to w opisie każdego z modów znajdziecie instrukcję, co i jak należy zrobić, chociaż w przypadku każdego z tych modów to tak naprawdę proces polegający na czynnościach kopiuj-wklej. Myślę, że wszyscy sobie z tym bez problemów poradzicie i mam nadzieję, że te kilka propozycji, które wam podałem, wam się przydadzą i poprawią one wygląd waszej rozgrywki. Dajcie znać, co sądzicie o moich propozycjach, czy korzystacie z któregokolwiek z tych modów i co jeszcze byście polecili innym graczom, czego ja nie wymieniłem. Czekam na wasze opinie i komentarze. Na koniec, jak zawsze, będzie mi bardzo miło morę, jak ocenisz ten materiał i same mody, zostawiając pod filmem łapkę w górę, jak ci się podobało, lub w dół, jeżeli nie. Zachęcam cię też do zostawienia subskrypcji na kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz, a chcesz więcej tego typu materiałów, tak jak ja, lubisz nie tylko Gothica, ale po prostu dobre gry i lubisz sobie wgrać do nich ciekawe mody. Ogromnie dziękuję za każdą twoją aktywność na kanale i pod tym filmem. I to tyle na dziś. Ja ruszam dalej szukać kolejnych nowości wśród modów do Gothica i nie tylko. Trzymajcie się cieplutko, mory, i uważajcie na sługi Beliara. Do usłyszenia przy kolejnej opowieści Szamana. Cześć! Porozmawiamy później, mora. Nie daj się zabić.